Wszystko, co zobaczycie, będzie improwizowane i stworzone na podstawie waszych sugestii. Przywitajcie gorąco gospodarzy dzisiejszego wieczoru. Przed wami grupa Ad Hoc. Alan Pakosz, Jan Malinowski, Michał Jeffrey Ociepa, Michał Kruchniewicz. Oprawa muzyczna Impro Band. Program Dragon's Den polega na tym, że zaraz przyjdą tutaj dwie osoby, które mają świetny pomysł na biznes. Może to być wynalazek, może to być usługa, może to być jakiś niesamowity nowy produkt. I będą musieli go wam sprzedać, aby uzyskać dofinansowanie tych dwóch wspaniałych ekspertów oraz was. Muszą was przekonać do tego produktu, będą mieć za swoimi plecami prezentację, której wcześniej nie widzieli, a jest to prezentacja przygotowana przez nich, a tak naprawdę jest przygotowana przeze mnie. Nie widzieli wcześniej i będą sprzedawać produkty, więc proszę o pierwszy produkt bądź usługę dla pierwszej osoby. Wynajem wjazdu do... Wynajem piesków do głaskania, oczywiście, że tak. A teraz w programie wystąpi do was pierwszy uczestnik, pan Henryk z Sosnowca, który wynajmuje albo chce wynajmować pieski do głaskania. Proszę przedstawić swój produkt, usługę. Dzień dobry. Witam państwa bardzo serdecznie. Chciałem przedstawić mój rewelacyjny pomysł. Otóż każdy potrzebuje miłości, prawda? Tak, każdy potrzebuje miłości, ale nie każdy ma czas, żeby tą miłość mieć na co dzień w domu. Więc ja wychodzę naprzeciw. Nie będę sprzedawał ludzi. Będę sprzedawał leasingowo. Chodzi o to, że są ludzie i są zwierzęta. Ludzie, inny temat, trudniejszy, nie do mnie. Ja zwierzęta, psy wybrałem. Że psy ludzie kochają i są wspaniałe. I nie wszyscy mają psy, a wszyscy dobrze się przytulają do psów, a psy do ludzi. I to jest dobra energia. I teraz tak, ja i przytulanie psów na wynajem. Chodzi o to, jak już przygotowałem, proszę, to są ważne wykresy. To jest ten wykres po waszej prawej na środku. To jest radość w czasie pojawiania się psa. Na początku nie ma psa, potem pojawia się pies w okolicy, nie wiadomo jaki. I radość rośnie, ale ten pies idzie z właścicielem dalej, radość znika. Potem jest wspomnienie psa, radość rośnie, a potem jest smutek, większa depresja tak zwana, a potem wchodzi moja firma i wynajem. I to do nieskończoności. Fakty nie kłamią. I teraz tak, dwóch ze 100 ludzi używało mojej firmy. 98 powiedziało, idź stąd, nie zaczepiaj mnie na przystanku. Ale tych dwóch ludzi wykres się sprawdzał. I teraz tak. To nie jest B3. To jest be free. Bądź wolny. Czyli nie miej obowiązków na co dzień, tylko wynajmij. Czyli może jedną kupę zrobi z wami. Maksymalnie. My zajmujemy się, zabieramy do weterynarzy. My karmimy. Wy macie tylko te głaskanie. To jest super sprawa. I teraz tak. Oczy? Wiście, tak jest! I więc to jest najważniejsze tak naprawdę. Ten skrót. Bo to jest F plus B, czyli futro plus bulldog równa się WUT. Czyli, już tłumaczę. Wielka uciecha taty. Bo jesteśmy dla tego psa ojcem wtedy. I wiadomo, że jest 11:15 i ja mam 15 minut, więc będę się streszczał, bo chodzi mi o to te pieniądze, bo ja potrzebuję, bo to jest wykres mojego salda konta. Ono pikuje w dół. Bardzo dziękujemy panu Henrykowi. Poproszę o inny produkt, usługę. Usłyszałem ostatnie słowo i nie chcę. Sprzedaż? Samych żółtek z jaj, tak? Tylko żółtek z jaj. Oczywiście, że tak. Poproszę o kolejnego uczestnika. Witamy w studio pana Franciszka. Pan Franciszek przyjechał do nas z Zakopanego i wymyślił, że będzie sprzedawał tylko żółtka z jajek. Same żółtka. Tak, przyjechałem z Zakopanego. Jest niesamowity trend, który się uwidocznił w Zakopanem, że
Stworzyli tam specjalne kury. Na Podkarpaciu nie przyjęła się pandemia, nie przyjęła się prawo budowlane, nie przyjęły się skipasy, natomiast przyjęły się bezbiałkowe kury. Będę to produkował. Mąż kura, kogut, jest zaprogramowany na małżonkę kurę. Jak, nie wiem jak, ale jakoś tak, że ma żółtaczkę po prostu. Będziemy koguty zarażali żółtaczką. Będą miały podwyższoną bilirubinę. Będziemy brali koguty z zepsutą wątrobą, które mają podwyższoną bilirubinę. Ten kogut będzie zapładniał kurę. I w ten sposób będzie powstawało z takiego związku, prawda? Kura znosząca żółte jaja. Yellow Eggs. Golden Eggs. I to będzie nazwa firmy, prawda? Golden Eggs. Kurczeks, konkretnie. Przepraszam, na Podhalu inne firmy nie. To jest zbyt zagraniczna nazwa. To jest bastion polskości. Nie może być. Tam będzie Kurczeks, Kurweks, Koguteks, Kogutpol, Koguciks, Jajczeks. Nie ma innych. Co pan? Skąd pan jest? Pan jest z północy? Tak, z Poznania, jestem z północy. No właśnie. Ze Szwecji. I teraz tak. No właśnie widzę, że pan przygotował notatki. Tak. Jajko, które stworzy się w kurze, powstanie ze związku z kogutem o dużej bilirubinie, będzie zdradzało się u kury tutaj. U góry, u kury, u góry. Do momentu ujścia jajka z kury życie jajka jest chronione. W związku z tym na Podhalu powstają specjalne oddziały chroniące kurze życie. Kukurykers, oni się nazywają. Specjalne oddziały Podhalan. Górali z kur, z gór. Spod Giewontu, którzy będą chronili napoczęte życie, żeby nie zamienić po drodze w jajecznicę, co jak wiemy jest po prostu czymś obrzydliwym. Po stąpieniu podczas... To jest kierunek ujścia z kury. Żeby osoby, które będą przejmowały jajka, wiedziały którędy. Następnie kogut F, skojarzony z kurą B, będzie miał wyjątkowo udaną... Co? Trepanację czaszki, prawda? Która... Żeby już potem nie wstępował w inne związki. Tu na górze jest zaznaczana godzina trzecia. Nie wiem dlaczego, ale jest godzina trzecia, że o trzeciej będzie dochodziło do zapłodnień. Na górze przedstawiamy wykres orgazmu kury podczas stosunku. Jak widzimy, pierwsza faza gry wstępnej jest genialna w wykonaniu kogutów, dlatego że mają... No właśnie, jakieś takie czepne po prostu i jasno przedstawiają sprawę, po prostu dziobią od razu w punkt. Następnie zjazd. Krótkie przypomnienie, co to było w grze wstępnej, bo to długo trwa. To w środku. Następnie już po prostu lecimy jak Dawid Kubacki, prawda, do prostu orgazmu, który następnie idzie nam w oczy. Natomiast czy idzie, cholera wie. Ponieważ stąd jest ten znak zapytania, prawda? Natomiast dwie kury na 100 mogą mieć białko w jajku. A jako, że to się dzieje na Podhalu, a to jest, będzie jakoś zboczone, no to będą wysyłane do Poznania, północ, Warszawa, jakieś te, prawda, bardziej platformerskie, prawda, okolice. Natomiast czy kury będą mogły brać zwolnienie B3 łamane na kreskę z wykrzyknikiem, to cholera wie, będzie zależało, prawda, od bakledy Curuś. Znaczy to zakończenie jakieś jest do dupy, prawda, ale początek był dobry. Bardzo dziękuję panu Franciszkowi. Bardzo dziękuję. Dzień dobry. Dzięki. Wyjść, tak?